Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest jedna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych razbury galaksy, Danio margaritatus. Razbury galaksy pochodzą z Azji Południowo-Wschodniej, z terenu wschodniej Birmy i północnej Tajlandii. Typowe siedlisko reprezentują płytkie mokradla rzek z gęstą roślinnością wodną. Po raz pierwszy w sierpniu 2006 roku gatunek odkrył w jednym z jezior pobliżu wioski Hopong tajlandzki ichtyolog i akwarysta Kampul Udomeritur, a w 2007 roku jako pierwszy opisał Tyson Roberts. Razbory galaksy, pomimo tego, że pływają w grupach, w żadnym przypadku nie są rybkami lawiercowymi. Samce większość czasu spędzają na pielęgnowaniu samic i podyczkach z rywalami. Takie walki zwykle nie prowadzą do poważnych kontuzji i bardziej przypominają rytualne tańce. Natomiast dominujące samce mogą być bardzo agresywne. Jeśli rywale nie mają gdzie się schować, to mogą im wyrządzić znaczną krzywdę. Warto zaznaczyć, że razbory galaksy agresywne tylko do przedstawicieli własnego gatunku. Razbory galaksy w akwarium powinny być trzymane w grupach od 10 do 12 osobników. Na jedną parę potrzebujemy około 5 litrów. Razbory galaksy mogą być trzymane w akwariach o dowolnej pojemności, od najmniejszego nano akwarium do 300 litrowego. Liczba ryb zależy od objętości zbiornika. Duże akwaria mogą pomieścić nawet kilkaset takich ryb. Rosną do 2,5-3 cm, płodność osiągają w wieku od 3 do 5 miesięcy, żyją około 2 lat. Ciało rozbór galaksy jasno-niebieskie, posypane małymi perlowymi kropeczkami, które czasami łączą się w małe paski. Grzbiet brązowo-zielony, a brzuchu samic żółto-biały. Pletwy grzbietowe i odbytowe są zaokrąglone. Pletwa ogonowa jest umiarkowanie za rozwidlone. Samce mają ciemno-niebieski kolor ciała i intensywnie czerwono-czarne paski na wszystkich pletwach, z wyjątkiem płetw piersiowych. Plamy na ciele są koloru od perlowo-białego do kremowego. W okresie tarla brzuch staje się czerwonawy, a kolory bardziej nasycone. Samice natomiast mają mniej wyraźny niebiesko-zielony kolor ciała z żółtym brzuchem, bardziej wyblakłe plamy po bokach, które nie sięgają przodu brzucha. Zwykle rosną nieco większe niż samce i mają bardziej zaokrąglone kształty ciała. W okresie tarla kolory stają się jeszcze bardziej intensywne. W akwarium powinny się znajdować schronienia, aby niedominujące samce mogłyby się schować. Razbory galaksy swoim naturalnym środowiskiem preferują czystą i przezroczystą wodę. Dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzania i filtracji. Warto jednak pamiętać, że ciśnienie z filtra nie powinno być bardzo mocnym, ponieważ rybom o tej wielkości trudno się oprzeć mocnemu prądowi. Zbiornik powinien być obficie obsadzony roślinnością. W akwarium powinny znajdować się korzenie, gałęzie, suche liścia i rośliny pływające. Światło powinno być rozproszone, choć mikrorazbory galaksy tolerują i jasne oświetlenie. Warto zaznaczyć, że w akwariach bez roślin ryby stają się plochliwe i blade. Optymalny parametr wody: temperatura 22-26. Woda powinna być prawie neutralna, z pH od 6,5 do 7,5. I miękka lub średnio twarda, więc GH od 5 do 15. W naturalnym środowisku mikrorazbory galaksy żywią się głównie niewielkimi bezkręgowcami i zooplanktonem. Karmić rybek można drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, rozwelitką, ocznikiem, artemią. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata pokarmy mięsne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryby. Można karmić również pokarmami mrożonymi i suchymi. Ale trzeba pamiętać, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Mikrorazbory galaksy idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz z łagodnymi rybkami o porównywalnej wielkości,
takimi jak na przykład neony Inessa, neony czerwone, neony błękitne, rozbory SP, rozbory klinowe, Hengela, szkliste, plamiste. Rozmnażanie. Rozmnażanie galaksji jest łatwe pod warunkiem, że ryby są w dobrej kondycji. Często w odpowiednich warunkach tarło następuje spontanicznie, bez dodatkowej symulacji. Są zdolne do tarla w ogólnym akwarium. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około od 5 do 10 litrów. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rudzycy nie mieli dostępu do ikry. Do tarliska wrzucamy mech jawajski w takiej ilości, żeby część zbiornika została wolna. Niezbędna aeracja ogrzewania wody. Bodźcem do tarla służy podmiana części wody na świeżą i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnożeniu w proporcjach 1 samiec na 2-3 samiczki. W tym przypadku zbiornik powinien być większy około 20 litrów. Podczas tarla jedna samiczka składa od 10 do 30 jaj o średnicy 0,7-0,9 mm. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika, a do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasny niebieski odcień. Akwarium z ikrą przykrywamy ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylew zależy od temperatury wody. Zazwyczaj wylew następuje na 3-4 dzień, a na rybach zaczyna pływać po kolejnych 3-4 dniach. Larwy mają ciemny kolor. W ciągu dnia trzymają się blisko powierzchni wody, a nocą przyczepiają się do liści roślin lub do ścian akwarium, gdzie praktycznie nie poruszają się. I jak na rybach zacznie pływać, to traci swój ciemny kolor i staje się srebrzysty. Na rybach bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotnie pantofele. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. I jak na rybach podrośnie, przechodzimy powoli na artemię. Po miesiącu na rybach osiąga już do 1,5 cm, a w wieku 2 miesięcy zaczyna nabierać kolor. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.